najlepszych Polek. Sofia Janowi i Angelika Cichocka, obie z minimami na Mistrzostwa Świata już w tym roku. Nie będziemy ich oglądali w rywalizacji w Bydgoszczy. Startowały odpowiednio w Eugenii, Szanghaju. Bronia Toska z kolei w tym roku wolno 4 minuty 19 sekund, więc pewnie spokojnie tutaj będzie chciała ten swój rezultat poprawić. Czumaczenko. A więc po jednym skoku mają na tej wysokości. Rzeczywiście masz rację, ten wiatr, kiedy tam jest się w górze, nawet można mocno, bo taka była typowa plomba, mocna Gardzieleckiej, ale jakby ją zatrzymało nad przelocie nad poprzeczką. No zobaczymy, czy tam się troszeczkę coś zmieni, bo z tej sytuacji troszkę bliżej powinna się chyba odbić. Ale kolega Jacek jest fachowcem w tej branży. 5,74. Druga Angelika Cichocka, 4,6,23. No i Czumaczenko, trzecia próba, tak? Na 186 udana. No, prześlizgnęła się Ukrainka nad poprzeczką, ale nikt przecież o to za chwilę nie będzie pytał Czumaczenko. Tak, się prześlizgnęła, czy nie? W średnim stylu, ale po drugiej stronie na wysokości 186. Zatem tak, będziemy oglądali reprezentantkę Ukrainy zaraz. Z reguły wiatr na wieczór słabnie i tym, myślę, przede wszystkim kierowali się organizatorzy, ale... żeby ta tyczka odbywała się w takich spokojniejszych jednak mimo wszystko warunkach, a on dzisiaj nie daje za wygraną i wieje no, mocno do samego wieczora. Zwiesił się. Wrócę jeszcze może na chwilę do Martyny Galan, bo tak sobie spojrzałem w statystyki Domtelu i widzę, że trenerem tejże zawodniczki jest Ryszard Ostrowski. Także ta forma już zdaje się została wytłumaczona, tak bo jest. Każdy wie, jakim wielkim zawodnikiem Ryszard Ostrowski był. I mieliśmy przed momentem pierwszą próbę. Proszę, przeniosła tak, na 192, proszę. Czyli pewnie próbuje Czumaczenko uzyskać minimum kwalifikacyjne Światowej Federacji. Pewnie takie jest do Mistrzostw Nie, troszkę wyższy, Świata. Troszkę 94. Natomiast ona chyba próbuje pobić swoją życióweczkę. Nie, to 92 ma akurat w 2015 roku taki rekord życiowy i potem chciałaby pewno skoczyć 2 cm wyżej, czyli kwalifikacje na Mistrzostwa do Londynu. No zobaczymy, czy to się uda reprezentantce Ukrainy. Tymczasem cały czas też spoglądam na rywalizację tyczkarzy, bo ona nas przecież dzisiaj bardzo interesuje i tak poprzeczka cały czas na przypomnieć, bo już na początku lipca będą młodzieżowe Mistrzostwa Europy rozgrywane z naszymi wielkimi bohaterami: Konrad Bukowiecki, Ewa Swoboda, Sofia Anawi i też wiele, wiele innych zawodników. Czumaczenko. Druga próba. 192. Chyba dzisiaj się nie uda. Chyba bez powodzenia. Tak poza monitorem spojrzałem, Karol Pawlik nie pokonał 5 m 40 cm skoku. We Francji 13-20. No i Klaudia Szyjczasz, ta junioreczka, 13-27. Ciekawe będzie ich pojedynek. I tymczasem ostatnia próba. Trzeci skok na 1,92 m. No, już trochę wystygło, zimno. Nie udało się. No to chyba taka próba jednak pokonania wysokości, na którą nie do końca było stać reprezentantkę Ukrainy. Oczywiście trzeba w sporcie mierzyć wysoko, ale ten skok już na 1,86 m, widzieliście Państwo, że był dość szczęśliwy. Zatem Ukrainka kilka wysokości wyżej, podnosząc poprzeczkę, być może chciała się nieco z tą wysokością oswoić. Mamy podsumowanie tego konkursu. Czumaczenko 189, Urszula Gardzielewska 183 i Aleksandra Nowakowska 180. Z wynikiem 175 zakończyła rywalizację Patrycja.